Sztandar to symbol najwyższych wartości. Podczas aktu przekazania społeczność strażacka obiecuje strzec honoru sztandaru jak źrenicy własnego oka. 22 lipca Ochotnicza Straż Pożarna w Wąwale obchodziła jubileusz 20-lecia nadania sztandaru jednostce. 20 lat temu społeczeństwo nasze ufundowało nam sztandar. No i taką chcieliśmy zrobić rocznicę związaną wraz z policją, gdzie jest o ruchu drogowym na wsiach. To znaczy się o bezpieczeństwie ruchu drogowym na wsi. W programie naszym dzisiejszym będzie, tak jak przywitanie naszego specjalnego gościa, pana Andrzeja Kopieczyńskiego, aktora teatralnego i filmowego. I będzie takie sportowe spalenie wozu transmisyjnego, tutaj co mamy na widoku. I będzie też pokazy Policji Państwowej. Będą łapać tych podpalaczy, co podpalili ten samochód. Andrzej Kopieczyński został ojcem chrzestnym sztandaru. Aktor cieszył się z powierzonego mu zadania i dziękował za ciepłe przyjęcie w gościnnych progach OSP w Wąwale. Jestem tak zaskoczony niesłychanie wszystkimi, którzy się tu znajdują. Nie wiem, ja kiedy dostałem propozycję przyjazdu, nie spodziewałem się, że będzie aż tak cudownie, naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo naprawdę wszystkim dziękuję za to. Widzowie pamiętają Andrzeja Kopieczyńskiego, zwłaszcza z roli inżyniera Stefana Karwowskiego z 40-latka. Zapytaliśmy aktora, jak wspomina swój udział w tym serialu i graną przez siebie postać. Kiedy dostałem propozycję, żeby zagrać w serialu, poszedłem tam z niewiarą, że to się zdarzy. I może tylko dlatego na luzie powiedziałem, że owszem, przychodzę tam na tak zwany po polsku casting, prawda? No i było tam trochę mężczyzn i doszło do mnie. Zapyta do mnie, co na tym myśli. Ja mówię, cóż, jestem na castingu, może mi się uda, może się nie uda, ale to jest kwestia szczęścia, prawda? Ale potem Gruza powiedział, do mnie mówi, to co sądzisz, kogo byś wymyślił na swoją żonę? Ja mówię, jest jedna cudowna aktorka, Ania Seniuk. A on za telefon i zadzwonił do niej. I ona zgodziła się, że owszem zagra. I tak powstało nasze małżeństwo. Tam zupełnie znienacka. A ponieważ scenariusz, który pisał Gruza i pan Teplicz razem, zrobili to nadzwyczajnie zupełnie. Nie miałem nic przeciwko temu, żeby to zrobić, bo mnie to bawiło szalenie. Już nie musiałem marzyć o różnych innych rolach. To mnie wystarczało. Byłem zadowolony. A to, co potem nastąpiło, to jest już inna broszka. Potem było 20 lat. Później, potem jeszcze były plany różne, a potem były same powtórki. Aktor przez całą uroczystość bawił rozmówców subtelnym żartem. Zdradził, że będąc małym chłopcem marzył o tym, aby zostać strażakiem. Ponadto publiczność tego dnia miała możliwość wysłuchania i obejrzenia programu artystycznego, czyli audycji, którą nadawała specjalnie w tym dniu lokalna telewizja Wąwał. Nie zabrakło również występów wokalnych i tanecznych, a przede wszystkim ciepłych słów pod adresem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąwale. Jednostka OSP w Wąwale charakteryzuje się tym, że bardzo prężnie działa zarówno na polu ratownictwa, jak również kulturalnym. Dla nas zarządu powiatowego, naszego związku, jest dużym zaskoczeniem właśnie prężność działania. To są gro młodych ludzi, którzy starają się na różny sposób wykazać się wielką inicjatywą, nie tylko, jak powiedziałem, na polu ratownictwa, ale również na polu kulturalnym, bo to jest dzisiaj potrzebne. Tak jak dzisiejszy dzień, dzisiejsza uroczystość zorganizowana właśnie przez strażaków i jest pięknym naszym spotkaniem, integracją środowiska i wiejskiego, i miejskiego, także należy tylko pochwalić takie inicjatywy, przyklasnąć im i życzyć sobie, żeby w każdej jednostce byli ludzie tak całym sercem oddani straży na każdym polu jej działania.
spotkania. Niedzielne spotkanie u strażaków było jedną z imprez, które odbyły się w tym dniu w gminie Tomaszów Mazowiecki. Dzisiaj od rana o godzinie 10 już miałem okazję wziąć udział w takim spotkaniu międzygminnym, powiedzmy, bo to jest na pograniczu gminy Tomaszów i gminy Sławno. W miejscowości Tomaszówek, gdzie w obecności marszałka województwa, pana Stępnia, odbył się taki, powiedzmy, ceremoniał otwarcia pierwszego etapu szlaku śladami króla Łokietka. To była taka krótka trasa właśnie z Tomaszówka do rezerwatu Żubru. Następne etapy to będą między innymi z rezerwatu Żubru przez Smardzewice do Zalew i tak dalej. Także coś zaczyna się dziać nie tylko w gminie, ale i na styku gmin. Zdążyłem się, że tak powiem, z pikniku przebrać troszeczkę bardziej uroczyście tutaj na spotkanie do strażaków, do wąwału. Dzisiaj mają święto 20-lecia swojego sztandaru. Stąd między innymi tu zaskoczenie, wizyta na zaproszenie z słynnego aktora, pana Andrzeja Kopiczyńskiego. Myślę, że to dobrze, bo to takie osoby ściągają kultowych, że tak powiem, aktorów z naszego życia. Wszyscy pamiętamy, szczególnie starsi, film 40-latek, ale myślę, że i dzisiaj jest jeszcze chętnie oglądany. I znowu za chwilę po części tutaj oficjalnej i tej artystycznej przebieram się bardziej na sportowo, bo kończą się zawody o Puchar Wójta w piłce siatkowej w Ciebłowicach Dużych. W przyszłym roku OSP w Wąwale obchodzić będzie jubileusz 85-lecia istnienia. Strażacy zapowiadają, że z pewnością zaproszą na te uroczystości ojca chrzestnego sztandaru Andrzeja Kopiczyńskiego. Jubileusz nadania sztandaru zakończył się strażackim piknikiem. Organizatorzy pomyśleli w tym dniu także o innych. Przeprowadzona została bowiem akcja honorowego oddawania krwi.